Cześć, witajcie, dzień dobry. Dzisiaj mamy poniedziałek w końcu. Ja uwielbiam poniedziałki, słuchajcie, bo zaczyna się życie, zaczyna się coś dziać, coś można gdzieś pojechać, zrobić. I tak zaczyna mój dzień, tu mam rzeczy właśnie do wyrzucenia. Stoi pojemnik z Czerwonego Krzyża i właśnie do tego pojemnika wrzucam kilka rzeczy, które mi nie są już potrzebne, bo są albo za małe, albo zużyte. I tak. I tak właśnie teraz wyrzuciłam troszeczkę tych rzeczy i wam powiem, że widziałam, że wyrzuciłam jakąś torebkę, wyrzuciłam plecak, wyrzuciłam tam jeszcze coś. Szybko wyrzucałam, żeby nie patrzeć, co wyrzucam, ponieważ słuchajcie, no już teraz jadę i myślę, a mogłoby się przydać, aj, po co wyrzucam, bo to takie może fajne. Ale wiecie co, to leżało w szafie wszystko i tak naprawdę to już nie było fajne, bo torebeczka leżała bardzo długo w szafie, w ogóle ani razu jej nie ubrałam i tak to właśnie wygląda naprawdę. A inne rzeczy po prostu zniszczyły się, w sensie zużyły się, skurczyły się i myślę skurczyły się, gdyż no może przytyłam za 2 kilo, także akurat poczułam, że rzeczy są troszeczkę za małe. Rzeczy też były stare i lepiej je oddać właśnie, żeby ktoś coś tam jeszcze sobie może je poużywał. I właśnie co w tym jest? To w tym jest, że to były moje niektóre ulubione bardzo rzeczy i tak teraz jadę i myślę, no może by trzeba było je trzymać, no ale słuchajcie, po co? Po co je trzymać? Nie ma sensu trzymania takich rzeczy, więc lepiej to wyrzucić. A ja odkryłam, że wiecie co, tu były takie pytania, się pytaliście, pytało się parę osób na kanale, czy są sklepy lumpeksy właśnie na Islandii. I chcę wam powiedzieć, jak to wygląda. Na Islandii są lumpeksy, takie prywatne i z Czerwonego Krzyża. Te prywatne to mamy na przykład w Smaralindzie, mamy bardzo fajny lumpeks. Ja tam nie zachodzę, bo po prostu ja nie wiem, ja w tej chwili chcę mieć nowe rzeczy, których ja nie wiem, wiem, że ktoś nie nosił. Przez jakiś czas kupowałam w lumpeksie rzeczy, dlatego że były tańsze, bo mnie nie było stać na ubrania w ogóle. I stwierdziłam, że ja wolę kupić po prostu w H&M, bo w tej chwili H&M mi najbardziej zaczęło odpowiadać wymiarowo. Wolę kupić tam kilka rzeczy i mieć świeże, nowe. Ale widzicie, w lumpeksach tak jest, że można za tanie pieniądze u nas kupić firmowe ubrania i dużo ludzi właśnie tam idzie. Idzie właśnie po to, że fajne ubrania właśnie wynajdują w lumpeksie. I tak naprawdę to tych lumpeksów tutaj nie ma, to nie jest tak popularne jak w Polsce te lumpeksy i właśnie ja jadę gdzie indziej, chciałam skręcać, a jadę prosto. Tak, także te lumpeksy to jest zupełnie inna rzecz tu na Islandii. Kiedyś nie było w ogóle lumpeksów, Czerwony Krzyż był takim sklepem, w którym no Islandczyk by nie przyszedł do tego sklepu za bardzo, no chyba, że już taki biedny totalnie był, no to jeszcze tam przychodziły te osoby. Dziś to się zmieniło, te lumpeksy się gdzieś zaczynają pojawiać, ale jednak Islandczycy do końca nie są nauczeni robić zakupów właśnie w second handach. Bardzo dużym powodzeniem, zainteresowaniem cieszą się sklepy z używanymi rzeczami. To tam jest bardzo duży ruch, tam naprawdę dużo ludzi przychodzi właśnie, żeby kupić na przykład stare coś do mieszkania. Boże, jak gorąco jest, słuchajcie, dzisiaj jest super, w końcu czuję, że jest ciepło. Ile mamy? 12 stopni termometr pokazuje, także temperatura jak na islandzkie warunki jest super. Dzisiaj pierwszy dzień od półtora tygodnia, wyszło słońce, się pokazało, nie pada, także jest super, jeśli chodzi o takie coś. Bo tak jak mówię, u nas właśnie półtora tygodnia teraz ostatnie to były same deszcze i no nie za fajnie to było dla mnie, że tak powiem, jeżeli chodzi o moją fibromialgię. Ale chcę wam powiedzieć, że witaminy najróżniejsze w tej chwili, suplementy ściągam, jeżeli chodzi o Forever. I
Tak, patrzę, bo ktoś po prostu by pod samochód sobie wszedł, ale oni szli do tego samochodu. Tak, jeżeli chodzi o farower, w tej chwili ściągam różnego rodzaju witaminy, suplementy, żeby czuć się lepiej. Wcześniej jakoś nigdy tym się nie interesowałam, tymi suplementami, ale jak zaczęłam się wgłębiać, stwierdziłam, nie, to po prostu tak super produkty są, że sama je używam, ale jakoś ich nigdy nie ogłaszałam, nie reklamowałam, także w tej chwili zaczynam. I będę miała właśnie dziewczyny suplementy na wypadające włosy, suplementy na odchudzanie, suplementy na dobre samopoczucie się, suplementy na poprawę wzroku. No najróżniejsze suplementy są z Foreveru i powiem Wam tyle, że Forever ma technologicznie wszystko tak dopracowane. Współpracuje z osobami, które mają nagrodę i Nobla na przykład w dziedzinie biochemii czy medycyny, ten pan ma, nie wiem. Chodzi tutaj o produkt Argi Plus, który właśnie, dlaczego jest taki cudowny? Ponieważ Argi Plus dotlenia nasze komórki. Jak dotlenione komórki mamy, to czujemy się lepiej. I wiecie, ja ten produkt używam może nie codziennie, gdyż zapomnę, dzisiaj też nie wzięłam, ale też używam i minerały, i olej rybny, i tabletki właśnie z pieprzem cayenne, takie właśnie nie zbożowe, tylko żeby się lepiej czuć, żeby właśnie dostarczyć sobie dużo no, tego zielonego, zawsze zapomnę tą nazwę, chlorofilu. Także ja czuję różnicę i dlatego mogę to polecać, gdyż ja te produkty akurat ja stosuję dość długo, ale mówię, nigdy jakoś ich tak specjalnie nie reklamowałam, nie pomyślałam prawdopodobnie o tym. W tej chwili też dość dużo zestawów na oczyszczenie organizmu odchudzających sprzedaję. Także jeżeli macie ochotę nabyć, to do mnie piszcie. Na Islandii taki zestaw w tej chwili jest, że tak powiem, ja będę mieć takie zestawy. Nie wszyscy mają te zestawy, także serdecznie zapraszam po taki zestaw do mnie. Koktajle są waniliowe lub czekoladowe w środku w tych zestawach. I oczywiście cały czas namawiam i zapraszam osoby, które chcą robić swój własny biznes, które potrzebują dorobić sobie, które mają ochotę na dorobienie parę groszy, czyli koron islandzkich lub w Polsce polskich złotych oczywiście, ponieważ tu będę właśnie o tym mówić jeszcze chwilę. Forever ma najlepszy program marketingowy, naprawdę, jeżeli chodzi o MLM. I nie mylcie MLM-u z żadną piramidą, bo często się z tym spotykam i nie, to nie jest prawda. Piramida to jest coś, gdzie płacimy pieniążki, ale nie dostajemy produktu. U nas macie produkt, doskonały produkt, zużywalny produkt, więc klienci wracają po te produkty, sami wracamy po te produkty. A tak naprawdę my w Forever nie sprzedajemy na zasadzie, że otwieramy jakiś tam sklep, bo tego nie wolno, ale na zasadzie, że mamy te produkty i wciskamy komuś, weź to kup, weź to kup, weź to kup, weź to kup. Nie. Do nas klienci przychodzą jakby z polecenia, ponieważ koleżanka czy jedna pani używała, powąchała, spróbowała i to pasuje i ona by też chciała. I tak właśnie pocztą pantoflową to bardzo dobrze działa, świetnie działa. Ja akurat, jeżeli o mnie chodzi, ja działam przez internet, gdyż ja nie pracuję, także internet stał się, że tak powiem, moją bazą klientów. Tak, jadę, bo muszę, widzicie, foteliki dla dzieci są, muszę je odwieźć, także jadę sobie zaraz dalej na zakupy dzisiaj. Tak, właśnie chciałam odwieźć foteliki, ich nie odwiozę, wiecie, no chyba sobie jeszcze tabletki z Foreveru na pamięć zamówię. A są takie tabletki z ginkgo biloba. Słuchajcie, no otóż co się stało, zapomniałam klucza. Także nie odwiozę w tej chwili fotelików, ale to nic nie zmienia faktu, iż jadę na zakupy do Bonusa kupić sól, gdyż sól, chociaż właściwie sól miałam kupić w Netto, ponieważ ja bardzo lubię sól himalajską. No, ale no nie zmienia to faktu, że muszę jednak parę zakupów takich drobnych dzisiaj wykonać. I w tym celu jadę do Kringlanu, ponieważ jeszcze chcę kupić sobie zeszyt. Zeszyt, właśnie jest mi potrzebny zeszyt. Jak widzicie, Afryka u nas jest, zielone, wszyscy jadą, różnie to bywa.
Ja jadę w tej chwili jeszcze w jedno miejsce zostawić parę produktów. Jest to taki polskie obiady, polski bar i Cafe Hrejwicz, czyli kafe śmigło, można by to tak powiedzieć. Hrejwicz jest to, taksówki są to właśnie, która jedzie na przykład przed nami. I w tym właśnie miejscu Polka ma polskie obiady, gotuje tutaj bardzo smaczne obiady, też można zamawiać dla firm i tak dalej. A ja jadę, widzicie, przede mną tutaj jest, tu się wchodzi, a ja jadę, jej to zawiozę, gdyż no nie może dziewczyna po prostu wyjść z pracy. Godzina 15, słuchajcie, no taki ruch jest w poniedziałek, ja nie rozumiem w ogóle czemu, skąd tyle samochodów tutaj mamy w stolicy w tej chwili. Kiedyś było mniej tych samochodów, a dzisiaj to obojętnie jakiej godzinie w ciągu dnia się wyjedzie, to straszne, po prostu są korki, wiecznie gdzieś ktoś pędzi, gdzieś ktoś jedzie, nie rozumiem, czy ci ludzie nie pracują, czy ci ludzie właśnie są w pracy, czy pracują na popołudnie, no wam powiem, jest to zagadkowe, bo zawsze w takiej godzinie to tak właśnie były, między 8 a 9 był korek, później był przestój, a później jest między 16 a 17 taki największy korek, a teraz jakoś tak się zrobiło, że korek jest w sumie cały czas. Coś mnie głowa boli. Ciemna chmura, tutaj świeci ładnie słoneczko z drugiej strony, także ciekawe jest to. Jadę, kupię sobie zeszyt, bo jest mi potrzebny zeszyt i do domu, słuchajcie, do domu. Wyjechałam, kochani, z Kringlanu, szczęśliwa, wszędzie pełno ludzi. No tak, w sumie wiecie co, nie pomyślałam o jednym, są urlopy w tej chwili i bardzo dużo ludzi ma wolne. No i też na pewno całkiem sporo ludzi przyjeżdża tu do Reykjaviku z całej Islandii na wakacje. I to prawdopodobnie jest przyczyna właśnie tego ruchu ulicznego, jaki jest. W tej chwili tak jest godzina 15:20, więc ruch uliczny jakby nie było większy jest. Ludzie też być może w związku z latem pracują troszeczkę jakby krócej. Ale widzicie, wszędzie gdzieś jakiś korek jest, po drugiej stronie, w przeciwnym kierunku, za chwilę tam już będzie w ogóle całe zakorkowane, tam już jest masakra po prostu, jeżeli chodzi o dojazd. No ale jak widzicie, dzisiaj jest piękna pogoda i to jest najważniejsze chyba, bo naprawdę długo padało. Zobaczcie, tam w głębi, po lewej stronie widać śnieg na górach, także widzicie sami. Jest dość chłodno w tym roku właśnie na Islandii. Tak, mamy chłodne lato właśnie, mamy bardzo chłodne lato i powiem wam, że jest to jedno z chłodniejszych lat, które ja pamiętam tutaj. Owszem, zdarzały się bardzo chłodne, bardzo, bardzo chłodne. W 2013 roku było chyba nawet chłodniej, albo podobnie tak jak jest w tej chwili. Także to mówię, to zależy od roku, zależy, no nie wiem od czego to zależy, ale taka właśnie jest Islandia i trzeba bardzo na to uważać. Co jeszcze wam powiem? Powiem wam, że inflacja na Islandii osiągnęła w miesiącu czerwcu 4,5%. Także czuć to po zakupach, czuć to właśnie po tym, jak robimy zakupy spożywcze zwłaszcza. Też czuć to bardzo po tym, jak płaci się na czynsz za mieszkanie. Ciągle każdy właśnie, z kim nie rozmawiam, mówi, że co miesiąc wyższy czynsz jest, co miesiąc tam drobna opłata jest, ale jakby tak na to spojrzeć, no to w skali roku przybędzie nam dość sporo do zapłacenia. I taka jest właśnie inflacja, także ja się cały czas zastanawiam, osoby, które się wybierają tutaj do Islandii, do pracy, czy wy naprawdę przemyśleliście dokładnie, wszystko sobie sprawdziliście, że to jest jednak dobry pomysł zmienić kraj, w którym no, takie lekkie bagno w tej chwili jest, kiedyś było dużo lepiej, ale praca się jednak pojawia. Ruszyły właśnie restauracje, ruszyły hotele, ruszyły miejsca nastawione takie właśnie na turystykę. To dlatego, że właśnie Islandia się odblokowuje. Ale mówię, to musicie wszystko przemyśleć, żebyście byli właśnie pewni, że na pewno chcecie zmienić miejsce zamieszkania na kraj, który jest pełen niespodzianek i może to naprawdę różnie być. Zwłaszcza osoby, które ja widzę, że chcą przyjechać do Islandii tylko i wyłącznie
na wakacje sobie dorobić, to ja nie wiem, czy sobie tak dorobicie, bo koszty utrzymania się, przylotu, powrotu, wszystkiego mogą się okazać, że naprawdę bardzo mało pieniędzy zarobicie. No ale odwiedzicie Islandię, zobaczycie właśnie coś, na pewno zobaczycie coś, poznacie nowe osoby, no i może to do końca nie jest najgorsza też decyzja, bo czasami pracodawca, chociaż to już jest rzadko, ale daje na przykład mieszkanie, da nam i jedzenie, no ale przez to mniej też zarobicie, także wiecie, no jest tak, a nie inaczej i każdy musi zdecydować o tym, każdy musi zdecydować o tym sam. Ja, kochani, żegnam się z wami, mam nadzieję, że dzisiaj jesteście troszeczkę nasyceni moim filmikiem. Ja idę właśnie, bo mam jeszcze zadania do wykonania, kochani, foreverowe i bardzo się z tego cieszę. Awansowałam o jeden poziom wyżej, także słuchajcie, dołączajcie do mnie do grupy i róbcie ze mną właśnie biznesy, ponieważ to jest najlepsze, co mogło mnie spotkać i to mi daje dużo satysfakcji, chęci do życia, poznaję nowe osoby i ja jestem naprawdę zadowolona i ta firma nie, że tak powiem, nie wyroluje nikogo, nigdy nikogo nie wyrolowała, także tutaj jest pewniak. Dobrze, żegnam się i pozdrawiam was bardzo serdecznie i to byłoby na tyle, subskrybujcie oczywiście kanał. Pozdrawiam, na razie, trzymajcie się, cześć!